Witam wszystkich serdecznie na kanale Paweł Węglarz. Dzisiaj powiemy sobie o jednym z bardziej popularnych środków, o jednym ze środków, które najczęściej schodzą z herofarm.pl, a będzie to MK677. Powiemy sobie, jaki jest wpływ na organizm, jeżeli chodzi o ten środek. I przed rozpoczęciem bardzo ważna uwaga, wszystkie peptydy ze strony Herofarm są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych, a ten materiał ma charakter informacyjny. Lecimy. MK677, zwane inaczej i butamoren, jest to mimetyk greliny, czyli wpływa na odczuwanie głodu w organizmie, podnosi naturalny poziom hormonu wzrostu i bardzo często stosują go sportowcy jako doping w sportach siłowych, w sportach walki nawet, ponieważ pomaga budować masę mięśniową, zwiększa apetyt, przez co można przejeść więcej, więc jak w okresie masowym nie może ktoś przejeść, wtedy wchodzi na level wyżej. W okresie redukcji ciężko z nim jest, ponieważ jest wilczy głód, naprawdę bardzo mocny i osobiście nie stosuję MK677, bo lubię zjeść, a na tym to już w ogóle bym ważył ze 160 kg. MK677 jest często mylony z sarmami, ponieważ jest w zakładce sarmy na stronach wszelakich, nawet na Herofarm, jak się nie mylę, ponieważ nie będą robić każdej zakładki sarm, mimetyk greliny, agonista receptorów PPAR w przypadku kardaryny, więc jest w tych zakładkach przeważnie, ale nie ma on nic wspólnego z sarmami i nie blokuje jak sarmy. MK677 w skrócie działa na receptor greliny, przez co powoduje to, jak powiedziałem na początku, że jesteśmy bardzo głodni. To powoduje też, że podnosi się nasz naturalny poziom hormonu wzrostu. Warto pamiętać, że jest to nasz naturalny poziom hormonu wzrostu, czyli to, co już produkujemy, produkujemy po prostu jeszcze bardziej. To może być problem dla ludzi, którzy naprawdę chcą nie wiadomo jak wysokich poziomów hormonu wzrostu, ponieważ pewnej granicy nie przebijemy i nikt nigdy mi nie powie, no powiedzieć może, ale nie będzie miał racji, że peptydy podniosą wyżej hormon wzrostu niż sam hormon wzrostu. Oczywiście są chwilowe piki niektórych peptydów, które są bardzo wysokie, ale jeżeli chodzi o taki finalny wyrzut hormonu wzrostu, to duże dawki, jakie podają kulturyści, nieraz 10-15 jednostek hormonu wzrostu, naprawdę nie mają co konkurować z peptydami. Peptydy ogólnie z reguły w sporcie są stosowane bardziej, tak można powiedzieć, prozdrowotnie, na lepszą regenerację, ale nie daje, tak jak mówiłem, takich wyników, które mogą być bardzo zagrażające na ryzyko nowotworzenia się i tak dalej, a wysokie dawki hormonu wzrostu już tak. Jest to prosty mechanizm. Podajesz MK677, przysadka mózgowa produkuje więcej hormonu wzrostu, ty masz łatwiej spalać tkankę tłuszczową, łatwiej się regenerujesz, szybciej dochodzisz do siebie po ciężkich treningach, no i tak samo, jeżeli chodzi o budowę masy mięśniowej, nowe włókna mięśniowe, jest dużo łatwiej zbudować, natomiast hormon wzrostu i peptydy ogólnie, które go podnoszą, to nie są anaboliki, które spowodują, że napuchniesz na estrogenie, więc jest to bardziej efekt taki długoterminowy, żeby długo to bardziej stosować, ale żeby skuteczniejszą masę mięśniową zdobyć. Jakie są zatem potencjalne korzyści ze stosowania MK677? Zwiększenie masy mięśniowej, wielu użytkowników zgłasza szybszy przyrost masy mięśniowej, wspomaga oczywiście regenerację, jak wcześniej mówiłem, dzięki zwiększonej produkcji hormonów wzrostu. Ciało może szybciej się regenerować, a dodatkowo tu ma zdolność do poprawy jakości skóry oraz wzmacniania włosów. Dlatego bardzo często osoby, które mają z tym problem, stosują MK677. Potencjalne skutki uboczne stosowania MK677. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o MK677, tak jak mówiłem na początku, są to peptydy przeznaczone wyłącznie do celów badawczych, także nie są przeznaczone do stosowania przez ludzi. Są pewne badania, które pokazują, jak to MK677 działa, jakie ma skutki uboczne, ale potrzeba więcej badań, abyśmy byli pewni i wtedy prawdopodobnie może będzie to zalegalizowane do użytku, natomiast na ten moment prawnie jest to sprzedawane wyłącznie do celów badawczych. Promuje przyrost masy mięśniowej, ale nie tylko, bo jeżeli będziemy za dużo jedli syfu, a będziemy głodni i słodkie będzie nam jeszcze bardziej smakować, a słone tym bardziej, więc jak ktoś lubi kebaby, to będzie jadł tych kebabów więcej, że nie ma samozaparcia w sobie, to po prostu się zalejesz jak świnia, tego nie potrzebujesz, bo będziesz brał jakiś środek, wydawał pieniądze, ryzykował ewentualnie tam jakimiś powikłaniami, a po prostu się ulejesz. To już lepiej iść do McDonalda i wpierdzielać bez niczego. Kolejnym skutkiem ubocznym jest podniesienie poziomu cukru we krwi. Szczególnie w okresie masowym, szczególnie gdy jemy przetworzoną żywność, dużo cukru i ta nadwyżka energetyczna jest bardzo wysoka, wtedy stosowanie hormonu wzrostu, MK677 i ogólnie rzeczy, które go podnoszą, będzie powodować, że nasz cukier, glikemia będzie szybowała do góry. I tutaj można zaradzić na kilka sposobów. Przede wszystkim dodać aktywność fizyczną. Nie dawać zbyt dużej nadwyżki kalorycznej w ciągu dnia, żeby tą masę się budować powoli. I tak za szybko jej nie zbudujesz, tylko się zalejesz. Więc nie tylko się zalejesz, ale jeszcze spowodujesz problemy z cukrem. Oczywiście stosowanie kardaryny bardzo często pomaga stosować dłużej MK677 i inne rzeczy, które podnoszą hormon wzrostu, ponieważ kardaryna jako agonista receptorów PPAR wpływa pozytywnie na wrażliwość insulinową. Czy MK677 jest legalne? Tak jak mówiłem wcześniej, w Polsce MK677 jest sprzedawany wyłącznie do celów badawczych, ponieważ nie jest legalne do stosowania. Także to, co ja Ci tutaj opowiadam,
opowiadam, jest na moim przykładzie i nie zachęcam do stosowania tego. Jest to materiał informacyjny. Co będzie za parę lat w Polsce, to się dowiemy, ale na ten moment tak się sprawa klaruje. Więc jak widzicie, MK677 ma swoje plusy, ma również minusy. Praktycznie wszystko takie jest, ale musisz po prostu sprawdzić, czego ty tak naprawdę potrzebujesz w treningu. Jakie ty masz potencjalne korzyści ze stosowania czegokolwiek i czy w ogóle tego potrzebujesz, bo bardzo często osoby, które nie potrzebują danej rzeczy, stosują ją i bardzo często spotykam się z takimi opiniami. Kurczę, jestem na redukcji na tym MK677 i nie chudnę. No to jak masz chudnąć, jak jesz za dużo? No wiadomo, jak ktoś bierze MK677 i trzyma się deficytu energetycznego, to będzie chudnął, ale będzie to bardzo ciężkie w utrzymaniu i po co sobie życie utrudniać? Z czym ludzie łączą MK677? MK łączą ludzie z reguły z ostaryną, czyli MK2866, głównie w celu zwiększenia masy mięśniowej i siły. Natomiast sama ostaryna może też być stosowana w redukcji, jednak ona ma status taki sam jak MK, czyli przeznaczona do celów badawczych. Jak sami możecie się domyślić, jak jest łączone MK z ostaryną, to jest również łączone z radem, z ligandrolem, tylko tutaj sytuacja ma się bardzo podobnie, jeżeli chodzi o te substancje. Czyli ligandrol, rad i ostaryna. One powodują, że twoja naturalna produkcja testosteronu będzie stłumiona. Na ile? Nie wiadomo, to pokażą badania. Natomiast MK677 nie tłumi naturalnej produkcji, ale jak ktoś już dołoży jakiś sarmów, to już to może to spowodować i wtedy bez podkładu z teścia warto się trzy razy zastanowić, czy jest w ogóle sens. MK677 jako bardzo dobre połączenie z punktu widzenia chemicznego działania danych substancji jest połączenie, jak to bardzo często na filmikach mówię, z CJC1295. Tutaj może być to w formie DAC, czyli przedłużone działanie, bo jedno z tego to jest GHRP, a drugie GHRH, czyli jedno powoduje pik wyższy, a długi go jakby wydłuża. Także stosowanie MK z CJC daje nie dwa razy lepszy efekt, ale nawet 3 albo 4. Także bardzo często możecie na forach przeczytać, że ktoś stosuje MK tylko z CJC lub łączy inne analogii typu na przykład ipamorelin plus MOD-GRF i wtedy taki na przykład zestaw bardziej przydaje się na redukcję, ponieważ nie odczuwasz tak głodu jak na MK677, nie odczuwasz praktycznie w ogóle głodu, a benefity z podwyższonego poziomu hormonu wzrostu są nadal. Chociaż MK677 samo w sobie nie jest anabolikiem, ludzie bardzo często, szczególnie sportowcy, łączą je z różnymi anabolikami. Czy to testosteron, nandrolon, ogólnie biorą to po to, żeby się lepiej regenerować, żeby zadbać o lepszy sen. MK677 jako podwyższenie poziomu hormonu wzrostu wpływa również na to, że nasz sen jest lepszy. Jeżeli nasz sen jest lepszy, to szybciej się regenerujemy, nasze mięśnie rosną podczas snu. Mam nadzieję, że podobał wam się filmik. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam na Insta Jaworzyński_Koks. No i co? Zapraszam do komentowania, do łapki w górę, naciśnięcia, bo bez tego nie będę miał motywacji, a motywacja zawsze musi być. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.